when I come in the arena. No, witam Cię, człowieku. Tu Krzysztof Ogonka. Witajcie w kolejnym odcinku o 6.30, bo ten odcinek będziecie wspominać cały dzień. Krzychu jeszcze tego nie wie, ale tak naprawdę rośnie mu konkurencja. Za niedługo zmieniam content na kanale. A ze mną na boisku w konkurencjach piłkarskich zmierzy się dzisiaj król streamów, król newsów, król... Czego jeszcze królem jest Zizzej Palasaj. Cześć, witam. Królem clickbaitów przede wszystkim. Miałem spytać, co jest Twoją mocną stroną, ale już wyjaśniłeś. Dobra, gramy. W swoich programach, zwłaszcza o 6.30, podobno uderzasz w punkt. Dokładnie. Czas więc na punkt zwany poprzeczką. Twoim zadaniem jest strzelić jak najwięcej strzałów soczystych w samą poprzeczkę, zaczynając z najmniejszej odległości. Jeżeli trafisz z najmniejszej, przemieszczasz się 4-5 metrów dalej. Mam nadzieję, że dojdziesz aż do drugiej bramki. Bez problemu. A może tak wszystko rzucić? No to zaczynamy od pierwszego strzału, który dedykujesz pewnej ruskiej kobiecie. Jak ona ma na imię? Dokładnie tak. Karina ma na imię, nick Sharisha XD na YouTubie. XD w strzał, proszę. XD, dokładnie. Od razu? Od razu. Dawaj. Aj, no proszę bardzo. Łatwo. Raz, dwa, trzy, stąd. Za nami. Ach, jaki tutaj zwód? Jeszcze nie ta konkurencja, poczekaj. Obiecałeś, że zrobisz to wszystko w mniej niż 10 strzałach. Tak, no i zrobię to, bo to będzie kolejny, który będzie zaliczony. O. Co ja powiem, no? Dobra, to mi się podoba. Dawaj. Myślałem, żeby ci tak dodawać tak pół metra. Nie no, bez przesady, stąd? Nie więcej, no stąd, tak? No z połowy. Mam coś konkretnego, co chcesz, żebym powiedział, czy? Gratulacje! Świetne strzały! Dawaj! Och, no już się bałem! Okej. Mój rekord Orlika, jeżeli chodzi o odległość, ale wynosi 50 metrów. To jest mój rekord. Okej. Ta odległość! O Jezu. Nie! To zeszło. Ja mam o tyle korzystną sytuację, że kiedyś jako bramkarz, powiedzmy, wybijałem piłkę i wiem, jak ją podciąć. Mhm. Bo dużo ludzi strzela tak płasko pewnie i ona nie dolatuje. Dokładnie tak, jak mówisz, kolego. Dokładnie. No nie. I świetna piłka. To właśnie zaprezentowałem. Udowodnione. Naukowo. No to proszę. Stop. Skup się, wymierz. Ale jestem skupiony. Robisz kroki. Czy ja wyglądam jak Ronaldo, ja wyglądam jak Sebix. Teraz byłem u fryzjera, wyglądam jak Sebix, ale zobaczysz, że teraz trafię. Liczę na to. Odnośnie montażu tego odcinka będę miał tylko jedną prośbę do ciebie. Słucham. Żebyś mi zrobił miniaturkę. Nie ma problemu. Dodam strzałeczkę tak jak teraz. Na pewno trafię. Dotknij buta. Aha, dobra. To jest jak cieszynka, ale zobaczycie, że się uda. Kurde! Zły kąt wypastowałem, zły kąt. Dawaj, jeszcze dopastuję. Jest takie słowo dopastować? Możesz mnie napastować jeszcze. Ale już czuję te tytuły w odcinkach. No, dziękuję bardzo. Napastowałem go mobilizacją. Zapraszamy na drugą stronę naszej połówki. Ja już mówiłem tutaj do kamery, że rośnie ci konkurencja, tylko ty jeszcze o tym nie wiesz. Zobaczysz to teraz na tym przykładzie. His name is John C. Czekaj! Nie! Jezu! Ale to było pierwsze uderzenie z dwóch nóg jednocześnie. O Boże, tego nie było. Ostatni strzał zawsze mówię do kamery i do gościa, zrób to efektownie. A ja zrobię to po prostu efektywnie, także... Bo efektownie już z dwóch nóg było, proszę. Moi drodzy, ściągnąłbym koszulkę, ale to nie będzie przepisów. Gratulacje! Trafianie w punkt potwierdzone, opanowane do perfekcji. Czas więc trafić w punkt, który nie będzie moją głową. Karne. Mam nadzieję, że to mi się uda. Kto zwycięży? Mam nadzieję, że ich nie zaskoczę. Okej. Okay. Lewy słupek. Mówiłem. Wczoraj mi znajoma, właściwie dziewczyna, powiedziała: ty Krzysztof, nie umiesz w ogóle bronić. Miała rację. Ale rzucił się pięknie. One to one. Jesteś gotowy? Oczywiście. No dobra. A, środek.
Ale za to sformułowanie znajoma, a właściwie dziewczyna, myślę, że mi się oberwie. Aj, nie, dlaczego? Chciałeś mi zrobić ciatę. Ten strzał był po prostu tak podkręcony, człowieku. Nie no, strzelamy właśnie, czyli trzeba strzelić. A, no nie. Dobra. Chciał coś powiedzieć? Chciałem, ale w sumie powstrzymałem. Mówiłem po prostu, że rośnie mu konkurencja po zazdrościu i teraz widzicie, robi to co ja. Jest 3-2, zostały dwa karne, ale jeszcze to wygra. Zrób to! I zrobię. Technicznie! Ale się obiega. Co ciekawe, mina krzycha w momencie, kiedy mu strzelam, to jest... Dobra. Nie mogę dobijać, to nie to! Pięknie! Mówiłem, że jeszcze to wygram. Zobaczymy. O Jezu! Nie! To może być decydujący! Ale jak decydujący, to wypadało, żeby było to okienko. A, no nie, tego by się nawet ciężko było. To by się nawet ciężko wyciągało, ale... Mimo, że udało mi się wygrać, to ja do kamery powiedziałem, że ten ostatni strzał miał być w okienko, więc dogrywka musi być. No dobrze. W dwa strzały, stąd jak najmocniejszy, a następnie drugi lob, czyli klasyczny król, a właściwie dwie konkurencje w króla. Strzelasz pierwszy? Mogę strzelać pierwszy. Proszę. I uwaga, bramkarz może bronić tylko nogami. Dobra, czyli jak górę będę celował, to będzie dobrze w takim razie. Nie! Za wysoko, no tak nie. Ja nie trafiam w bramkę po prostu. Mam... Tego nie dało się wyciągnąć. No z główki, ze szczupaka mógłbyś. No tak. Mógłbyś. Ale nie chciałbym takiej piłki przejmować na głowę. Ja jestem na półokręgu, on strzela z tamną, zobaczymy, czy mnie przelobuje. Nawet nie zdążyłem ruszyć. Musisz szybko wystartować, ale musisz... A to ja mogę, jak uderzysz, to już mogę... Tak, tak, możesz biec. Trzy, cztery... Yes! Bo nawet nie zmyliłeś. Ale ja znów popełniłem błąd. Dlaczego? Lewandowski nie może zatrzymać się podczas strzału. Ja zatrzymałem się i cofnąłem. Zwycięstwo dla Ciżeja! Nie no, remis. Wcześniej wygrałeś, remis, więc remis. Czas na rundkę sam na sam. Czyli tak jak ty sam na sam jesteś z widzami, tylko że po drugiej stronie jest troszkę więcej. Podczas live'ów, tak? Podczas tak live'ów. Okej, okay, dobra. Ale to ja zaczynałem przed chwilą, to teraz ty zaczniesz. Dobrze. Ile miałeś najwięcej osób na live'ie? 44 tysiące ponad. Pokaż moją widownię. Cofnij. To jest moja największa widownia na live'ie. Mogę wychodzić? No masz wyjść. Aaaa, nie! Było tak blisko. Jest coś, czego dawno nie robiłem, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Spróbuj. Kopiesz poniżej pasa, tak? Nie, dlaczego? Nie dało się. Fenomenalnie przerzuciłeś. Cristiano Ronaldo, Neymar, Jorginho. Co ciekawe, ja nie umiem tego robić w biegu, tylko w miejscu. Wszystkie ręce w górę, nie daj życiu się znam. Nie do obrony. Idę po linii, zmieniam. Dlaczego? Ja wiedziałem, że ty tam ten słupek będziesz celował. Dobra, słoko, nic się serio chciałem, nic się nie stało. Spodziewałem się, że trafię. Rzut karny jak nic. Jestem kulturalny, więc. I tyle. Już mi się triki pokończyły, ja nie wiem, co mam zrobić w następny. Dobra, albo wybronię, albo nie. Dobra, albo wybronię, albo nie. Jeszcze, nie? Dobra, mam to. Żadna knijakka, bo tak nazywa się ten trik, aha, nie jest w stanie pokonać tak ogromną i rozbudowaną klatkę piersiową. Co? To są takie banalne rzeczy. Ale zobaczcie, banalne rzeczy po prostu działają. Czas na freestyle. Żeju, czy w swoich live'ach wszystko jest zaplanowane, czy jest to też freestyle? Nie, to jest freestyle, totalne. Godzinka, powiedzmy, jest zaplanowana, jest jakiś tam scenariusz, to co mam mówić, ale reszta to jest freestyle. No i okej. Moje odejście to też było takie niezaplanowane. Rozgrzewkę zaczynamy w stylu iście wyśmienitym. Ja łapię piłkę, gramy w kolory, tylko że freestyle'owe. Ja rzucam i mówię w trakcie, co masz zrobić. Masz odbicie barkiem, główką albo przyjęcie na klatę. Okej. Okay. Główka. Główka. Klata.
Na to momencie na podbródek. Bark? O nie. Główka? Rozgrzane wszystkie mięśnie. Zaczynamy. Dobra. Pokaż swoje triczki. O proszę, jak się. No ja na siedząco. Jest! Nie będę robił. Złapałem! Nowy trik. Kolejna główka. To samo. Co? To samo. Podnoszenia pozwól, żeby ona się wyturlała. I dokręcasz i robisz. Nie wiem czy mi wyjdzie, bo wiesz co, bo mam po prostu już tutaj na tyle. Możesz sobie dotknąć, zobacz jaki już mam twardy mięsień. Nie, jest twardy. Dziękuję, że mogę dotknąć. Coś jeszcze chcesz mi dać dotknąć? To może plus 18 później. Musisz chociaż podbić. Jest! No! No! Można powiedzieć, że to kółko nie było takie kółkiem zaliczone! 3 razy na tak! Jest. Bo nie chcieliśmy przejąć piłkę, ale jest. Pięknie. I co? Jeszcze zajdzie poprzeczkę. Dziękuję. Jaki klub? Warta Poznań! Zakręcone karne. Tak, znam doskonale. Zawsze chciałem spróbować. Nigdy szczerze tego nie próbowałem, ale dzięki tobie spróbuję dzisiaj. 10 razy minimum dookoła tej piłeczki, ja wędruję na bramkę i strzelasz. Nasz pierwszy raz. Nie wiem, czy wszyscy podczas pierwszego razu mają dokładnie taką minę. Szybciej? Raz. Jeszcze ładniej. O, pięknie teraz. Pięknie idziesz. Dopiero 4. No nie, jak? Jeszcze 3. 1. Dawaj. O jest! Trafiłem? Nie! Dlaczego? Jako, że kolega powiedział, że uwielbia tą konkurencję, chcę ją robić ciągle. Zróbmy jeszcze jedną dogrywkę w stylu żonglerki razem. Dobra. Ej, nie kręcisz się! Co to jest oczekiwanie? 10, stop! O Jezu! 7! Jest, trzymam ją! Ale znosi! Znosi! Ale to jest głupie! Miałem 7! To sami. Bardzo ci dziękuję, Żyżeju, za fenomenalne umiejętności piłkarskie zaprezentowane na kanale Trenuj Skrzydło. Ja również ci bardzo dziękuję i mam nadzieję, że zostawicie dużo łapeczek w górę, bo no... Ciekawe, czy da się pobić rekord? Jaki masz rekord łapek u siebie na odcinku? Oj, 170 tysięcy, coś takiego, no... Nie, musielibyśmy to chyba na live u ciebie puszczać i od razu przekierowywać ludzi. 40 tysięcy łapek w górę i... Ma być 40 tysięcy łapek. Ja jeszcze to dobiję na live. O, dziękuję. Do zobaczenia, subskrybujcie Żyżeja. I również Krzyka, bo to on mnie tutaj, on mnie zaprosił, ale ty wcześniej też miałeś, także my idziemy tak na równi. Do zobaczenia. Trzymajcie się.